Witam na live z gry Serious Sam HD, drugie starcie, czy tam The Second Encounter. Co ciekawe, możemy też tutaj grać we wszystkie poziomy z pierwszego starcia, ale z racji tego, że ostatnio to przeszliśmy, to zajmiemy się poziomami oczywiście ze starcia drugiego. Gramy na poziomie łatwym. No i plan jest taki, żeby dzisiaj tak w 2 godziny około przejść 7 z 12 poziomów. Tutaj na dole jest ukryta rakietnica, więc ja od razu pójdę tutaj. Tym razem wyjątkowo zajmę się niektórymi sekretami, bo są po prostu bardzo blisko. No i mamy bazukę już na początku gry, tak naprawdę, już na sam start. Tutaj jest też drugi sekret. Drugi sekret z budką telefoniczną. Pandaż, nie wiem dlaczego miałbym to robić. Tutaj jest broń, tutaj jest pancerz, a tutaj jest budka. Dajcie znać, czy dobrze mnie słychać, czy widać dobrze grę, no i ogółem, czy wszystko jest w porządku. Standardowo. Hello, operator. Give me Las Vegas. Właśnie, Pandaż, dlatego nie będę pozdrawiał. Uważam to za głupie, bo czemu ludzie chcą, żeby pozdrowić, żeby jakaś obca osoba z internetu ich pozdrowiła? Na dodatek ty jesteś nowy z tego, co opowiadałeś, więc nie czujesz jakiejś zażyłości z moim kanałem, żeby ci to sprawiło jakąś tam szczególną przyjemność, więc może innym razem. Tutaj też jest kilka nowych broni, na przykład piła mechaniczna, ale o kurde, co to było? Co? Nie wiem, czy mogę ścinać drzewa. No tak, Aslan, to w sumie mało, ma małe znaczenie. Undertale to ja już nagrałem całe. Ojej, broń biała, jak ja uwielbiam. Sekret zaścinanie drzew. Rzeczywiście coś mi się przypomina. Ale ile ich musiałem ściąć, żeby coś się wydarzyło? I co to w ogóle dawało? Znaleziono sekretną broń. Czy to o to chodzi? Bardziej się boję tych zwykłych potworów. Nie wiem, jak się oni nazywają. Chodzi mi o ich design, o grafikę. Ale jeśli chodzi ci o to, czy się boję, że mnie uszkodzą, to no tak, mogą trochę uszkodzić, chociaż ten bardziej, ten byczek. Chociaż i tak gram na łatwym, więc tutaj raczej nie muszę się martwić o to, że zginę. Bo kiedy przechodziłem pierwsze starcie, to w sumie chyba dopiero w ostatnim poziomie zginąłem, tak? Parę razy. Cześć, Darek.
a ja idę od razu gdzieś poza mapę, no może nie do końca poza mapę, ale po prostu gdzieś daleko, nie tam, gdzie gra mnie prowadzi. No nie, ja chcę przejść poziom, a nie szukać sekretów, żeby jakoś długo nie zajmowało przechodzenie tych poziomów. Ale już mnie ciągnie gdzieś poza główną drogę. Ja będę je raczej nazywał po prostu bykami, bo tak jest prościej. I też nowa znajdźka, czyli te buty, te trampuszczały. Okej, ładnie. Aslan, jak tam Metroid? No i jak stąd wyjść? Oho, lecą harpie. Dobrze. Tylko z moim celem... No. Oczywiście. I co, trudny był? Jakieś szczególne problemy sprawiał? No, nareszcie. Nie, wolę... Nie! Przez te buty... No dobra, wysadź się, niech będzie. Dobra, ruszamy dalej. No i tutaj chyba wyskoczy przeciwnik, z tego co pamiętam, więc może... Właśnie, ja pamiętam, że ja się tego wystraszyłem, kiedy grałem po raz pierwszy, że tak znienacka mnie zaskoczył. No i hej, tutaj też jest... Nie, to nie jest wyrzutnia rakiet, to jest miotacz ognia. Ale ja takie rzeczy wiem. Po prostu lubię atakować piłą, a tutaj życia za bardzo nie tracę. Więc sobie na to pozwoliłem. Nie jestem pewien, czy jest szczególnie dłuższa ta gra od poprzedniej. Nie wiem, ile godzin przewidywać na ukończenie. Niby to jest druga część, tak?
No ale jednak działa na tym samym silniku, więc... Czy ona aż tak byłaby usprawniona? O, Rysia, to świetnie. I jak ci się podoba? Nie, Aslan, ja jeszcze nie grałem. Tutaj jest jakaś zagadka. Nie pamiętam, jakie było tutaj hasło, więc nie będę tego robił. Life, znaczy plan jest taki, żeby do 22 te poziomy przejść. Te 7 plansz. Oj, boję się, że tutaj mogę zginąć, jak będę nieostrożny. No właśnie. Tak jak powiedziałem. O nie, zaczynam od nowa, muszę zapisywać. Idę po wyrzutnię rakiet, ale głupotę, zrobię mi wszystko od nowa. O nie. No a tak myślałem, żeby zapisać. No i na marne to wszystko. Całe te... Ile? Nie wiem... 12 minut live'a. Czyli zero postępu tak naprawdę. Dobra, jeszcze raz pójdę do tej budki. Ale nie, naprawdę, jestem niezadowolony teraz. No, nie to... Okej, teraz to pominę. Jak się da? Da się. Okej. Ale naprawdę, teraz będę częściej zapisywał. Z czego, pan pandasz? Nic, to jest po prostu sekret i chcę, żeby gra mi to zaliczyła. Nic więcej. Bo mnie zgniotło, Aslan. Wyobrażasz to sobie? Pandasz, ale skoro zaczynam od nowa, to gra mi tego nie zaliczyła, tak? Dlatego tam poszedłem od nowa. Tak, tak, to jest dokładnie morał, Aslan.
Ale czemu tutaj jest tak mało automatycznych zapisów? Przecież już tak daleko jestem w tym poziomie. W pierwszym starciu już dawno byłoby pewnie, nie wiem, kilka takich checkpointów. Ten znowu tutaj, dokładnie w tym samym miejscu utknął. Rzadko, bo nie mam nic do powiedzenia. Nie mam do czego się odnieść. Okej, no i jesteśmy tutaj, w tym nieszczęsnym miejscu. No nie, trochę za blisko podszedłem, ale na szczęście tym razem mam zapis. Ło, udało się. No nie, jeszcze te drzwi by mnie zmiotły, oczywiście. Dobra, lecimy tutaj, tak, mogę zeskoczyć. Bardzo dobrze. Okej, no i mamy nietykalność, okej. W porządku. Mam nadzieję, że nie będzie więcej takich fragmentów, gdzie coś może mnie zabić i nie jest to przeciwnik. Cześć, Supełki. Dzisiaj akurat przyszedłeś wcześniej, bo jesteśmy w pierwszym poziomie, bo zdarzyło mi się zginąć i musiałem tak jakby zaczynać od początku, ale już jest okej.
nie! To źle. Tak. Zdecydowanie. Okej, wcisnąłem. No i jeszcze po drugiej stronie. Okej. No i super. Okej, mam za sobą jakichś przeciwników, z tego co czuję. Dobra, tutaj piła się przyda. Ładnie. No i super. Udało się. Jak na pierwszy poziom to był całkiem trudny, porównując do pierwszego starcia. Okej. Drugiego starcia w sumie nigdy nie przeszedłem do końca i nie pamiętam ile... No kurde, gdzie on tu do mnie strzela? Aha, tam. I nie pamiętam ile w końcu przeszedłem gry. Boję się, że ten most może się zawalić. No, brawo! A tam był sekret w ogóle. Dobrze, że zapisałem. Okej, tam jest. Ale 17 poziom czego? Aslan, ale zdajesz sobie sprawę, że drugi starszy Sirius sama ma 12 poziomów. Co się sta... No kurde, wynocha. Ale mnie wywaliło w powietrze. No, co ty tu robisz? Harpie się zablokowały i są jeszcze jakieś gdzieś. Chyba na szczęście nie. Nie, wchodź, wchodź. Gorzej by było, gdyby ta woda zabijała.
I ja wiem, że ostatni poziom to arena i boss, i wiem nawet jak boss wygląda, bo się przygotowywałem do pokonania tego finałowego bossa, żebym po prostu, żeby to nie zajęło tyle czasu, co przy pierwszym starciu, że zajmowałem się rozkminianiem, jak go w ogóle pokonać. Okej, jesteśmy w drugim poziomie. Tutaj sobie oczywiście przeklikamy każdego przeciwnika, żeby było, że wszystko przejrzałem. Jeszcze to. Okej. Mam dużo różnych broni. O! Przeteleportowało mnie. Super, tutaj przynajmniej nie ginę. No właśnie, jest 12 poziomów. Takie elementy platformowe, nie wiem, kojarzą mi się z Raymanem, tylko... No nie, znowu! Bo mi się wydaje, że jak po prostu tak spadnę, nie skoczę, tylko spadnę, to się uda. Ale tak nie jest. No pewnie. Poczekam, aż trochę się przybliży i... O, teraz się powinno udać. Jest offline. Chyba wraca do normy i powinno już wszystko działać. Mam taką nadzieję. Co tu się stało? To się cieszę, że już w porządku. No chwilowo coś się musiało nie zadziałać. Tak czasami bywa ostatnio. Właśnie, to jest zastanawiające, że kiedyś tak nie było. Dopiero takie problemy z live'em, że wywali na chwilę live'a, są od niedawna. Okej, to mnie, mam nadzieję, właśnie wyrzuci. Tak, Pandasz, też nad tym ubolewam. Jak strasznie wolno przesyła. O kurde. Okej, widzę harpie. Tego nie będę używał. Nie wiem w sumie, co ta bomba robi. No, gdzie one są? No, dalej. Tutaj. Muszę obserwować pasek zdrowia, bo... No tak, dosyć obrywam tutaj. Okej, spokój. No, jeszcze musiało trafić, oczywiście. Nie. Może zapiszę, bo tak. Oczywiście. No, teraz powinno się udać. Tam niestety nie doskoczyłem, ale
nie szkodzi. Kolejna broń, minigun? Nie, to jest granatnik. Hey guys, let's play hot potato. Okej, okay, umarli. Super. Ale co to znaczy wolno przesyła? Just me, or did everything around here get a lot better looking? Where's the mirror? Zabijam i pojawiają się kolejni. I tak cały czas. Użyć bomby, tak myślisz? Nie lepiej poczekać na jakąś lepszą okazję. No nie, jeszcze wy. Ojej. Ale tutaj są bardzo takie duże, puste obszary. Tam u góry we mnie strzela z góry. No, Rysia, nie wiem, też chciałbym to wiedzieć. Dobra, idę dalej. Okej, zamknięte, bo co? Trzeba przeczytać, tak? Nie po angielsku, ale dlaczego? Jedne są przetłumaczone, a jedne nie. Dziwne. Aha, muszę mieć jakieś dwie... Takie coś się. Okej. Okay.
chyba wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy mogę tak sobie zeskoczyć, wolę nie ryzykować. Okej, padł. Dobrze. No nie! Ło! Żyje! Rysia, a oglądałaś Mad Father u mnie? Albo, o, inaczej, co ogółem aktualnie oglądasz? Oba odcinki. Wczoraj nagrałem już całość. W sumie dzisiaj w nocy, bo ostatni odcinek z Mad Father nagrywałem. O kurde. Nagrywałem właśnie. No może nie nad ranem, no po prostu o pierwszej. Tak postanowiłem. A chcę tę grę przejść do końca, więc seria będzie się składać. O kurde. No, Jezu. No kurde. Idź stąd. Dobra, może zapiszę, bo mam trochę mało zdrowia, ale ta gra jest trudniejsza od jedynki. Przecież my gramy prawie 40 minut. Oj, trochę się tego boję. A jesteśmy tak naprawdę w drugim poziomie dopiero. Okej. Aha, rozumiem, co się dzieje. Mnie zrzuca na boki, ciekawe. Tak trochę bardziej mi się z Tomb Raiderem kojarzy to starcie. Bo no tutaj jednak są takie trochę zagadki, takie grobowce, pułapki. No tak, no bo anime ma specyficzny humor. A to co? Tego nie kojarzę. Chyba, że miał jakiś inny design. O, pięknie. Ojej, jeszcze nie trafić z rakiety. Co to było? Kto powiedział, że nie mam? Mam kamerkę.
gdzie oni jeszcze są? Bardzo mocno tutaj obrywam. Jak mnie te kule tutaj wkurzają. Okej, padł, bardzo ładnie. To idziemy do tego drugiego. Okej, ładnie. Odłożone. Ojej, tak wcześnie. I smell some serious firepower around here. Okej, kolejny zapis. Okej, życie się już w miarę unormowało. Myślałem, że przeciwnik będzie. Dlatego odruchowo wystrzeliłem. Okej, trochę rakiet, których w sumie nie potrzebuję najwyraźniej, bo mam max. Kolejna pułapka. Cześć Poker, alias Kate Chan. Po Klannadzie powinna się, znaczy polecam ci zająć się drugim sezonem Klannada, czyli After Story. A Kurushitsuji jest... no takie... jest okej. Jest okej, ale... no kurde, co ja muszę tutaj zrobić? Jest okej, ale... takie... średniawe bym powiedział. Jak mam przed tym uciec? A, po prostu iść, bo... okej. Aha, po całej serii Klannad. Rozumiem. Poważne obrażenia. O kurde. Tutaj to bardziej rakietnica by się przydała. No i co? Udało się. Super. No i mamy ten drugi artefakt, czy cokolwiek to jest. Pojawia się kolejny ten taki smok. Smok. Aslan. Jak on się naprawdę nazywa? Dobra, pominę to. Tam jest bomba. W ogóle mam włączony autoskok, dlatego... postać czasami i tak sama z siebie skacze. Na dodatek
ten autoskok jest domyślnie włączony i to w sumie dziwne, że gra sama coś takiego poleca. Tutaj się nie da skakać na rakietach. Chyba da się w multi, z tego co pamiętam. Co to za pytanie, poker? W sumie, dlaczego już nie poker, tylko Kate-chan? Co się zmieniło? No widzicie, sam mi skoczył, bo podszedłem do krawędzi. Ja to chyba zmienię. O nie. Nie wyjdę, prawda? No oczywiście, że nie. Najpierw byczki. I one. Okej. Czemu nie ma autocelowania? To poszłoby o wiele szybciej. To nie konsola, co? A jeszcze jedno. No, nie wiem dlaczego Chan. Ale rozumiem, że nauczycielka z angielskiego, tak? No bo chyba nie jakaś z innego przedmiotu by ci nie powiedziała Kate. No, padł, dobrze. Kiedy live następny, śledź Facebooka i bądź w grupie na Steamie, to będziesz wiedział. Otworzyła się satelita i z tego co widać po symbolu to cyfrowego polsatu. Nie, co tu się dzieje? Czemu mnie tak spadło? A widzisz, to czas założyć. Jak można, znaczy, no z całym szacunkiem, tak, ale jak można nie mieć Steama w dzisiejszych czasach? Przecież większość gier ze Steama korzysta aktualnie. Więc zaskoczenie jest to dla mnie. O kurde. O, idźcie sobie. Nie, ci będą na mnie skakać, głupole. Mam mało zdrowia. Właśnie, mam mało zdrowia. Rzeczywiście. Okej,
okej, okay, to nie zapytam, chociaż mnie to zastanawia. Nie mieć komputera, to... Jeju, to takie, no nie wiem, bardzo ograniczające, no bo hej, nie wiem, chociażby wykonywanie przelewów, zakupy online. Chociażby rozmawianie z ludźmi, znaczy nie, no to wszystko można robić telefonem, tak? Więc w sumie okej. Co? Tak mało zdrowia, a tam tylu takich złych... No nie, przestań z tymi kulami. Mało zdrowia, bardzo mało. Już, dobrze. Ale przydałaby się jakaś apteczka. Mam nadzieję, że niedługo takową znajdę. Ale ciekawe, że tutaj nie ma... Ja wejdę w opcję i zobaczę, czy nie mam tych zapisów automatycznych wyłączonych. No właśnie. No, i wyłączę ten autoskok, bo to bez sensu. Nie, tego to ja muszę załatwić, bo on będzie mi tylko przeszkadzał. Okej. Dobrze. A co tutaj mamy? Sekretny zapas amunicji, okej. Tylko z tego, co wiem, to była amunicja do minigana, którego ja po prostu nie mam. Zobaczymy, co będzie w tej drugiej budce. Może coś lepszego akurat. My chyba dzisiaj nie zrobimy tych 7 poziomów, coś mi się wydaje. Tutaj jest ciemno. Nie wiem, spróbuję... Nic z tego. Dobra, to idziemy do góry. Aha, te przy skoku, tak? O to ci chodzi. Okej, jest satelita. Idziemy dalej. W ogóle poker. Cały czas mam w głowie twoją propozycję, żeby zagrać w kurczaka. To be or not to be. That is a serious question. Ale kiepskie tłumaczenie, naprawdę kiepskie, żeby tak pominąć tyle tekstu, no nie wiem. Chociażby military knife, po prostu nóż wojskowy, cokolwiek. Jesteśmy w 3 poziomie, okej. Czyli no niby jeszcze 5 powinniśmy dzisiaj zrobić, ale gramy prawie godzinę. I w sumie wątpię, żeby się udało. No w sumie nikt nam nie każe przechodzić dzisiaj 7, prawda? Możemy przejść ich mniej, nic się nie stanie. No tak, poker, bo no kurczak to jest dobra platformówka i jeśli nie będzie problemów, żeby uruchomić ją w oknie, bo mam tylko jeden monitor, to no chciałbym w to zagrać. Też taki, nie wiem, maraton zrobić tych platformówek z kurczakiem, bo są 4, tak? Jest w dżungli, taki lodowy, taki... Jeszcze jakiś i Atlantyda. 4 gry.
One też nie są za długie, z tego co wiem. Chyba na jednym live'ie byśmy jedną grę przeszli nawet. Dobra. Wait for me, Montezuma. W sumie mogłem tego nie pomijać, bo kamera szła w stronę takich kluczowych miejsc. A to? Co to za przeciwnik nowy? No przydałoby się coś, co strzela maszynowo. Nie mam czegoś takiego chyba, nie? Aha, ta w Egipcie, wiem która. Sekretne zdrowie, okej. Dzisiejsi hakerzy, znaczy... Nie rozumiem w sumie, co mam o nich sądzić, bo... Nie mam za bardzo styczności z takowymi. Mi się poker chyba najbardziej podoba ta część w dżungli. Ale też może dlatego, że grałem jako... w tę część jako pierwszą. Chociaż, bo tam co parę plansz, chyba co 7 poziomów się zmienia. O, pięknie. O to mi chodziło. Co 7 plansz się zmienia jakby obszar i tylko właśnie w dżungli mi się podoba, a potem... Potem już jest chyba środek tej świątyni czy coś takiego. To już mi się mniej podoba. Ale mi się bardzo podoba grafika w Szalonym Kurczaku. Jest naprawdę ładna. Okej, ale z tą bronią będzie o wiele prościej. Gdybym tylko wiedział, gdzie powinienem iść. No ja grałem w sumie we wszystkie, ale przeszedłem tylko... No wszystkie oprócz Atlantydy. Prościej się nie da. Umieść dwie maski na ołtarzu, a brama stanie otworem. Okej. No i przeciwnicy nowi. Nowa broń, karabin maszynowy. Ruszamy dalej. Aha. No to... Co mogę powiedzieć? No to to jest złe, tak? To jest kradzież. Nie wiem, co jeszcze miałbym powiedzieć. Kolejna poważna bomba, już 4. Nie wiem, czy użycie ich na ostatniego bossa. No skoro tam jest taka wielka arena, to może rzeczywiście je sobie zostawię dopiero na potem. Ktoś jeszcze? Czy spokój? Ja się w sumie w tym maratonie z Sirius sama najbardziej nie mogę doczekać spin-offów. Bo nie są strzelankami po prostu. Atlantyda działa na jakimś innym silniku, bo ma gorszą grafikę i jakoś gorzej działa, tak przynajmniej to kojarzę. I właśnie dlatego w nią nie grałem, bo się czułem taki zniechęcony, że trochę inaczej to wyglądało. Okej, czyli mam jedną z masek. O kurde! Pełno pułapek. Ale tak właśnie, wspomniałem o Tomb Raiderze. A co myślicie właśnie o tym, żeby zagrać sobie kiedyś w któregoś Tomb Raidera? Jeszcze czy można wychodzić? Chyba można wychodzić. Jest dobrze. Hmm.
Ale który? Który Tomb Raider? Znaczy, ja bym najchętniej zaczął od jedynki, tak? Tylko nie wiem, czy ta, jak to powiedzieć, mozolność tych pierwszych gier no, będzie się nadawała do grania właśnie przez to. No, gdzie on jest? Gdzie tutaj do mnie strzela? A, tam jest. Chwila, czyli to było pierwsze miejsce, a tam będzie pewnie drugie, tak? Aslan, a co tam jest do maksowania? Bo ja lubię maksować i w sumie przydałoby mi się to. Tam jest pancerz w razie czego. No i w sumie mogę tam iść. Czemu nie? Może nawet to będzie jakiś sekret? Aj, nie. No, coś jeszcze? Bo tak pusto. Nic więcej, naprawdę, tylko ten plecak. O, tutaj jest kolejna maska. No i są te checkpointy. O to chodzi. Jakim cudem ja to miałem wyłączone? Ja mam wszystkie Tomb Raidery oprócz tych dwóch najnowszych. Nie mam tego z 2013 i nie mam Rise of the Tomb Raider. Czy tam Tomb Raider. W sensie te dwie najnowsze. Ty masz te dwie, których ja nie mam, tak? Dobrze rozumiem. Dobra, połóżmy te maski i idźmy dalej. Rozumiem. Ja poczekam, aż te gry stanieją, Rysia. W sumie ta z 2013 już staniała. Mi się po prostu nie spieszy do tego. To nie są gry, które muszę mieć natychmiast. Gry, które chcę mieć natychmiast, to jest nowy FNAF i Mafia 3. Znaczy, no tak, no zaplanowałem sobie tę Mafię kupić w premierę. I w sumie chciałbym się trzymać tego planu. Z Mafii nowej nie mam planów na żadną serię. Ja to kupuję dla siebie, tak? Dla swojej przyjemności. Aha, no to... Czyli masz też te poprzednie. W sumie tutaj powinienem być ostrożny, bo są tutaj te dzidy, ale ja się tym absolutnie nie przejmuję. Po prostu idę do przodu cały czas. Pandasz, znam zasady szachów, wiem, która figura jak się porusza, no ale to tyle. Okej, mamy minigun.
poker. FNAF jest tylko jeden, reszta to fangamy. Znaczy, 5 FNAFów albo 6, jeżeli liczymy... Jeżeli liczymy World... W ogóle przypominam, że planuję zrobić live'a z najnowszego FNAF'a w dniu premiery. O ile wyjdzie wieczorem, bo jeżeli wyjdzie rano, to raczej nagram let's play. I live'a wtedy po prostu nie będzie. Jak grasz zawodowo, to powinieneś wygrać z turniejów na komputer. Jak jakieś ciekawe wyjdą, to jak najbardziej. No przecież na Steamie jest data premiery 7 października. Sister Location wychodzi. Oho, mamy działo. Let's go, Poland. Nie to. Chyba wiem, dlaczego tutaj mi dali armatę. Uważam tak. Znaczy, część na pewno jest, ale nie wszystkie przecież. Oj, niedobrze. No, już powoli spokój. Laguję. Pewnie zaraz znowu live'a wywali, co? Miejmy nadzieję, że zaraz się wszystko unormuje, wróci do normy. No ilu was tutaj jeszcze będzie? No nie będę tym atakował. Tym też nie. Tym. Nie. Właśnie, Darek, to jest okropne. Jakby ludzie nie mieli ciekawszych gier oprócz Undertale. Nie, nic nie naprawiłem. Ja nawet ciebie pytałem, co masz na myśli przez to, że wolno się wysyłają, no bo... Jeśli komentarz się wolno wysyła, no to nie jest ode mnie zależne.
wyskok. O! Mogę wyjść. Dobra, uciekamy stąd. Ale taki wczesny poziom i już taka tutaj rozwałka, naprawdę. No to jeżeli 5 minut, to nie może być ode mnie. No nie mi wrzuca w tym samym momencie, co ty go wysyłasz. Cześć, Pitrekok. Nie, Aslan, ty się nie pytałeś, ale też za bardzo nie mam, jak tego maratonu zrobić. No bo po pierwsze, wspominałem o tym ostatnio. Trylogia Metroid Prime jest rzadka aktualnie. Widziałem jedną aukcję na Allegro za 400 zł. No a po drugie, nie mam sprzętu do zgrywania obrazu. Starsze gry te na NES-a, SNES-a i Game Boya to nie bardzo, bo no z racji tego, że są to stare gry, to są one trudne. Co mi niezbyt odpowiada, bo pewnie trochę bym się męczył z ukończeniem. Aha, znowu ten wiatr, tak? Co mnie tutaj może nadziać, czy coś? Gabor, a na czym właśnie jesteś? No i hej. Darek, w każdym roku grasz w Undertale, ale ta gra ma rok. Czyli dwa razy póki co, znaczy przeszedłeś ją więcej, tak? Ale rozumiesz. Ani jednego, ani drugiego pandasz nie wolę. Tylko, znaczy, każda konsola jest w porządku, może tak, ale ja tylko konsole Nintendo lubię. Znaczy nie lubię, no bo mówię, każdą lubię, ale najbardziej lubię tylko od Nintendo. No bo gry Nintendo są najbardziej gameplayowo dla mnie, bym powiedział, najbardziej wpadają w mój gust, ale to trochę przykre, że Nintendo jest tak niepopularne, że ludzie pytają, wolisz Xboxa czy PlayStation, i nikt nie zapyta o Wii U. To okropne. No nie!
wracamy. Gabor, ale wiesz, że ostatnio przeszliśmy pierwsze starcie, a dzisiaj przechodzimy drugie. Pandasz, przeszliśmy wszystkie części Duke Nukem. Jedynkę, dwójkę, 3D, Duke Nukem Forever i Duke Nukem Manhattan Project. A, i do Forever przyszliśmy też wszystkie dodatki, więc te serie mamy już... Te serie mamy już za sobą. I dokąd ja mam tutaj iść, żeby wylądować po drugiej stronie i bynajmniej nie chodzi mi o to, żeby umrzeć? To się wydaje dobrym pomysłem. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. W żadne Mario... Aha, Mario ogółem, nie Galaxii. Oj, to trudne pytanie. Które Mario mi się podoba? Znaczy, mi się każde Mario podoba, może tak. Ale chyba New Super Mario Bros. U jest moją ulubioną częścią póki co, ze wszystkich, w które grałem. Chociaż... O, moment, bo tutaj... Wysiadka. Chociaż też Mario na Game Boya, Super Mario Land 2, też jest bardzo fajny. Ale najbardziej to ja lubię spin-offy Mario, czyli Wario Land, gdzie sterujemy kuzynem od Mario. Bo mają najciekawsze mechaniki, moim zdaniem. Wario Land 4 na Game Boya Advance jest naprawdę genialną grą, którą przeszedłem chyba 4 razy. Mario 64 przeszedłem na DS-ie, bo na DS-a wyszedł remake. Nawet go posiadam. No i... Znaczy... O kurde. O kurde! Poczekajcie, bo trochę się wybiłem z rytmu. Tam jakaś jest znajdźka fajna. Ja ją bym chciał. O! To! Tutaj w ogóle tych przeciwników nie widzę. Co za chory pomysł. No i Mario 64 mnie wkurzał ze względu na sterowanie. Nie wiem, jak to działało na Nintendo 64, ale na DS-ie kamera była skopana. No i ja przeszedłem tę grę, ale nie w 100% i po prostu wywaliłem zapis. Uznałem, że nie chcę się z tym męczyć, bo mam dość i tyle. Galaxy i Galaxy 2 jest na Wii, nie na Wii U, ale Wii U ma oczywiście wsteczną kompatybilność, więc bez problemu zagram, gdybym posiadał Super Mario Galaxy. No. Dobra, niech już tutaj... Nie, nawet trochę zranią, nie obchodzi mnie to. Chcę po prostu, żeby to już było z głowy, ten fragment. Różowa Pantera, ale która? Bo jest seria przygodówek, ale jest też platformówka, czyli Różowa Pantera po skarb się wybiera. Wszystkie te gry są fantastyczne. Grałem w dzieciństwie sporo w Hokus Pokus. Bardzo śmieszny żart, Pitrekok. Bardzo śmieszny. O, no i poziom z głowy. W sumie, który to jest poziom już? Zaraz zobaczymy, jak będzie zapisywanie, która... ile będzie nazw poziomów. Który to poziom?
Chwila, ale to jest. No bo ja też włączyłem ten autozapis. To jest trzeci czy czwarty? Aslan, licz. Miałeś liczyć, tak? To ty będziesz wiedział. Czyli to jest poziom czwarty, tak? Nie wiem, czy to nie będzie dzisiaj ostatni poziom, patrząc po ich długościach. Są naprawdę długie. Albo może po prostu mi się mniej dłużyło w pierwszym starciu i tyle. Nie bierz takich rzeczy, bo cię stajmautujemy zaraz. Zbroi. Ojej. Poziom u wampira. Nie pamiętam, gdzie ja dotarłem, ale też nigdy nie przeszedłem. No ale daleko dotarłem. Pokonałem drugiego bossa, pamiętam, Aslan. To był taki dinozaur. Chyba trzeba było kość dać, z tego co pamiętam. W każdym razie ja dorwałem pudełkowe wydanie tej pantery, o której teraz mówisz, za złoty 50 na targu staroci. Kiedyś miałem tę grę z gazety, potem się tego pozbyłem, a potem, no, tak jak mówię, na targu staroci udało mi się dorwać. Oho, tutaj jakieś lasery. Dla mnie ogółem Różowa Pantera po skarb się wybiera była grą bardzo stresującą, szczególnie wtedy, kiedy trzeba było ukraść jakiś przedmiot i uciec z nim na drugi koniec mapy na przykład. To było takie... no pościg to był, tak? Więc nic dziwnego. O, ja podobnie miałem w dzieciństwie. Tylko że to był Reksio i ja na przykład chodziłem do przedszkola, to był taki wiek, miałem chyba 6 lat i kiedy ja spałem, to moja mama grała w Reksia i mi przechodziła etap, którego nie umiałem. Ciekawe, jakbym sobie teraz poradził. Oczywiście Reksio też jest na liście live'ów jako kiedyś maraton w dalekiej przyszłości. Thank you.
nie, nie ty. No, może coś innego. Pandasz, wiesz o tym, że Sirius sam wyszedł przed Minecraftem? Jakieś 9 lat przed Minecraftem? Więc wątpię, żeby Minecraftem się tutaj inspirowano w jakimkolwiek stopniu. Tak, lubię gry horrory. Kiedyś bardziej, teraz mam wrażenie, że trochę mniej, że się wypaliłem pod tym względem. Tutaj zamknięte. To o co chodzi? Tutaj nic więcej nie ma. Czy tutaj nie był początek poziomu w ogóle? Nie, no chyba nie. Oj tak, Aslan, to były fajne plansze. Te plansze były fajne, bo się po prostu wyróżniały. W każdej grze tak zresztą jest. Na przykład w Kangurku Kao poziom, gdzie się na lotni leciało, albo na snowboardzie. To są właśnie takie ulubione poziomy, bo one zapadają w pamięci, bo to nie są zwykłe poziomy platformowe. Tam się coś dzieje, tam się coś zmienia. Zobaczę, co w podpowiedziach. Wąż. Ktoś pilnuje jej posągu węża, bo słyszę znajomy odgłos galopowania. No i pole siłowe. To pole siłowe nie wygląda mi na roboty Majów. Pewnie mental umieścił je tutaj, żeby powstrzymać... albo dostaniemy się tam, czy coś. Cokolwiek. Zobaczmy, jak to działa. Może uda nam się wykorzystać je na naszą korzyść. Okej. Okay. Ojej, co napisał pan Dash? Ojej, blokuj. Co to jest? Co to miało być niby? Pete Recock, nagrałem Slender The Arrival, jeśli o to chodzi, ale jeśli mówisz o klasycznym Slenderze, to może kiedyś, bo rzeczywiście czuję sentyment do tej gry, bo no co jak co, ale Slender to czasy, kiedy kiedy gatunek horroru dopiero raczkował, kiedy premierę miała pierwsza Amnezja i właśnie gry typu Zbierz 8 czegoś dopiero stawały się popularne, więc myślę, że jest to możliwe, że jest na to jakaś szansa. O co z tym chodzi? Jak ja mam to zrobić? Przydałaby się pomoc. Zapiszę,
bo nie wiem, co się stanie, jak przez to przejdę. Czy mogę to po prostu... Mogę po prostu przeskoczyć. Przeważnie nagrywam gry niezależne. Znikąd biorą i mi się to w ogóle nie podoba. Jeszcze harpie na dodatek. A, Aslan, ty mówisz o kangurku KO3. Ja trójki nigdy, w sumie żadnego kangurka nigdy nie przeszedłem. Ale z tego co słyszałem, to kangurek KO3 ogółem wychodzi najsłabiej. No i ja w sumie się z tym zgadzam, bo trochę pograłem. W ogóle tam podobno są 4 poziomy tylko, co no też mówi co nieco o jakości tej gry. Aslan, kangurek KO też jest na liście. Ale kiedy nadejdzie kolej na te wszystkie gry, nie mam pojęcia. Okej, analiza. Zobaczymy. Potrzebujemy maski X-Hell. By otworzyć tę bramę, maskę należy umieścić u podstawy piramidy księżyca. No dobrze. Tak też zrobimy. Tak, kangurek KO2 jest zdecydowanie najlepszy. I graficznie, i gameplayowo. Jak to wynośmy się stąd, jak się nie da stąd wydostać? Ale co konkretnie napisał Pandasz, bo no coś o dzieciństwie to no nie brzmi jak coś złego, tak? Więc... Mogę się rozwinąć, Aslan, żeby było jasne. Jeżeli dzisiaj przejdziemy 4 poziomy, to wygląda na to, że tego live'a byśmy podzielili, znaczy tę grę byśmy podzielili na 3 live'y, po 4 poziomy po prostu. O kurde. Ale nie, ta część gry jest zdecydowanie... o wiele bardziej rozwinięta, zaczynając od ilości broni, przeciwników, po to, co się tutaj w ogóle dzieje. Okej, włożyłem maskę i teraz drzwi powinny się otworzyć. Ja sobie zresztą na zapisie live'a sprawdzę, co Pandasz pisał, się dowiem.
kiedy Gothic jest grą niezależną? Czy... Nie wiem, czy jedynka była uznawana za indyka? No, raczej nie. To jest w końcu ogromny RPG. Nie, co ty? Przecież Gothic nie jest grą niezależną. Co ty opowiadasz? Przecież to jest gra, za którą duża firma stoi, Joe Wood, który chyba już aktualnie nie istnieje. No gdzie? Gdzie te harpie? Tutaj zablokowała wręcz. No, nie ruszaj się. Dobrze. No i co tutaj mamy? Uwaga! O! Dźwignia? O Jezu, się przestraszyłem trochę. Oj, tutaj trochę niepokojąco. Chodzi o to, że nie musisz chodzić tam, gdzie musisz, tylko tam, gdzie chcesz. Ok. Ale nie, no to mnie zastanawia, coś tam jest oprócz kolców. O, pięknie. Wystarczyło tylko strzelić i gotowe. Dobra, ruszamy dalej. O kurde, a mnie zaskoczył, co? No i mamy kolejny poziom z głowy. No jak to, co bym zrobił? Po prostu bym te osoby zbanował i tyle. A co masz zamiar? To możemy, wiesz, zawczasu cię wywalić w razie czego.
Dobra, zapisujemy grę i w tym miejscu myślę, że skończymy. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby przechodzić sobie te cztery poziomy na jednym live'ie. Wtedy te live'y nie są za długie, wy możecie iść wcześniej spać, jeżeli musicie. No i możemy wtedy robić takie krótsze live'y w ciągu tygodnia, bo tak to zawsze staram się robić w piątki, żeby sobie móc pozwolić na dłuższe live'y. No ale okej, w takim razie prawdopodobnie jutro widzimy się na kolejnym live'ie, przejdziemy kolejne cztery plansze. A póki co to tyle. Fajnie, że byliście. Na razie. Cześć. Pa, pa.